Młodzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny program z serii Zabieram Was do Lumpeksu. Mianowicie odkryłam, właściwie w sumie nie odkryłam, ale został otwarty nowy sklep marki Kameleon, sieci Kameleon w Wieliczce. Duży sklep. No i byłam nie tyle na otwarciu, co po prostu byłam na nowej dostawie tam. I chcę Wam pokazać teraz przebitki i relacje z tego sklepu. Jest to sklep mojej ulubionej marki, można powiedzieć. Mojej ulubionej sieci, takiej mini sieci lumpeksowej. Bo widzieliście już relacje z Kameleona, tego pierwszego w Wieliczce. Już dawno, dawno, kilka miesięcy temu wstawiłam tą relację, filmik o tym sklepie, także podlinkuję go Wam i dam Wam tam ekran na końcu filmu do tego właśnie filmiku. Nadal jest to mój ulubiony sklep, ale byłam bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał ten drugi sklep. No i zapraszam Was na tą relację, a później pokażę Wam zakupy właśnie z tego sklepu oraz z tego Kameleona wcześniejszego, czyli będzie to taki haul lumpeksowy, wiosenny. Kupiłam super rzeczy oczywiście. Mam nadzieję, że Wam też będą się podobać. Zapraszam Was już serdecznie. No jeżeli tematyka lumpeksów, mody vintage, mody eco Was interesuje, to zapraszam Was na mój kanał. Proszę Was o zasubskrybowanie oraz możecie sobie wcisnąć dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia, bo jest dużo nowych filmów, pokazuję dużo nowych lumpeksów. Zachęcam też do polubienia filmiku, to jest bardzo ważne dla mojego rozwoju, także bardzo proszę, kochani. I przechodzimy już do relacji. Moi drodzy, tutaj mamy nowy sklep Kameleon w Wieliczce. Teraz otwarł się niedawno całkiem w okolicy cmentarza. Zobaczcie, tutaj jak te drzewa widać, to jest cmentarz, widzicie, przystanek. No i to jest nowy Kameleon, dosyć duży sklep. Pokażę wszystko w środku. Moi drodzy, jak widzicie, sklep jest spory. Tutaj musiałam wyciszyć, bo strasznie dużo jest ruchu na zewnątrz i mój mikrofon mocno ściąga. Naprawdę dobry asortyment. Tutaj to, co widzicie, to jest jeszcze przed nową dostawą, bo ja nie poszłam na pierwszą dostawę, na otwarcie sklepu, tylko już na wyprzedaż, a z nowej dostawy zobaczycie za chwileczkę przebitki. Bardzo fajna kurtka, nawiasem mówiąc, podobała mi się. Ale kurtek ci u mnie mnogość. No i wszystko jest ładnie posegregowane. Są takie wieszaki, gdzie mamy ceny. Oprócz ciuchów wycenionych są takie, że wszystkie na przykład podkoszulki po 15 zł, wszystkie swetry po 14 czy po 15. No i możecie też zobaczyć, że są tam takie rzeczy z metkami. Czyli jakby nowe. No, dla mnie, szczerze mówiąc, to jest troszkę mało sensowne, żeby w second handzie były rzeczy nowe ze sklepów. No nie po to chodzę do second handu, żeby kupować za 70 zł ciuchy nowe z jakichś tam sieciówek outletowe. No ale dobra, załóżmy, że jest to może częściowo outlet, częściowo second hand. No nie wiem, jak to potraktować. No ale jak widzicie, dużo jest rzeczy używanych w dobrym stanie. Takich markowych nawet. O, tu mamy Konwersy. Naprawdę fajne sukienki, ciekawe. Różne style, różne kroje. I na lato, i wizytowe. Naprawdę jest w czym wybierać. Było tam sporo towaru mimo wyprzedaży. Całkiem fajne torebki też znalazłam. Co prawda ceny też, no, 40 zł za torebkę taką, no, naprawdę ładną, ale taką bardziej jesienną, powiedziałabym. Przeglądałam głównie sukienki, bo teraz jakoś jestem na bardziej na kupnie sukienek i na szukaniu sukienek. Szukałam konkretnych ciuchów, ale akurat w tym momencie ich nie znalazłam, ale zauważyłam sporo takich fajnych, modowych rzeczy. Naprawdę można powiedzieć, że niezłych. Dużo nowych butów. Tutaj dużo rzeczy z ASOS-a sprowadzają. Widocznie takich, które się nie sprzedały już w outlecie ASOS-a i poszły na sklepy, jak to się mówi. Jak widzicie, tutaj modne kropki też pokazuję Wam, że można znaleźć fajne. To jest sukienka z buchów, kropki taka naprawdę modna. Dla mnie nieciekawa, bo sztuczna, ale wzór ładny. Jakby, jeżeli komuś nie przeszkadza, że coś jest sztuczne. Tutaj taka troszkę fajna z kołnierzykiem w stylu retro. Ta już mi się bardziej podobała, wiskozowa. No i sukienki w takim bardziej wizytowym stylu. Całkiem fajna sukienka z takimi modnymi w zeszłym sezonie piórami doszytymi. No i panterki.
dużo, dużo ciekawych rzeczy. No akurat nic dla mnie nie było, bo to wiecie, trzeba trafić i na rozmiar, i na wzór, i na materiał, który mi pasuje. Tu mi się podobała kolorystyka tej sukienki. Też fajna, z Boden. W takiej jelonki, to było ciekawe, ale akurat tego typu sukienki nie potrzebowałam. No i naprawdę fajne, na przykład z Top Shopu sukienki. O, tutaj bardzo ładny wzorek miała ta sukienka, tylko mnie, dla mnie to było za małe i za krótkie. Ale powiem Wam, że no było w czym wybierać. Naprawdę jest tam w czym wybierać. Tutaj pokazuję Wam też nowe buty. To są buty outletowe, czyli po prostu, które się nie sprzedały w sieciówce. I no i lumpeksy też skupują czasami takie rzeczy i sprzedają. Bardzo fajne były te klapki z kamieniami, takie na przykład na wesele, czy na jakieś, o, na komunię, na jakieś, nawet te, to nawet na ślub, powiedziałabym, z tymi perłami. Całkiem fajnie to wyglądało, aczkolwiek to jest bardzo, bardzo niewygodne. One to nie są skórzane buty i one straszliwie obcierają później, także ja Wam osobiście nie polecam. No i znowu mamy kropeczki modne. No te kropeczki mnie jakoś przyciągają ostatnio. Nie wiem, co to się dzieje, ale ciągle patrzę na jakieś kropkowane rzeczy. No i całkiem fajna też w krateczkę sukienka. Ja bardzo lubię wzorek tej krateczki Vichy. Ładna sukienka, ja nie przepadam za taką gumą w tym miejscu, ale naprawdę super wyglądała ta sukieneczka. Niestety Primark, więc materiał pewnie nie jest z najwyższych lotów, ale ładna. Tutaj mamy chyba sukienkę z Zary, z takiej satyny wiskozowej, też całkiem fajna. Akurat nie mój krój, ale też mi się podobała. No i dział spodni. Akurat też tutaj już na wyprzedaży nic takiego specjalnego nie znalazłam. Znowu były z Top Shopu zielone rurki, naprawdę fajne. A gdyby nie to, że akurat jest sezon letni i już na spodniach się tak naprawdę nie skupiam, takich szczególnie rurkach, no to może bym się zainteresowała. Dużo bluzek. Jak na wyprzedaż, to naprawdę było z czego wybierać. Znowu mamy kropeczki, jakieś takie marynarskie wzorki. Jak widzicie, jest duży asortyment, można się tam udać. Ceny są przystępne, dość przystępne, mimo że te outletowe rzeczy już są trochę droższe, to te normalne lumpeksowe naprawdę w porządku. Tutaj był całkiem fajny taki narzutko żakiecik lniany. No i bluzki dalej. Tutaj nawet fajna z rękawami była, taka wiskozowa bluza. Ale ten połysk już był dla mnie troszkę za mocny. Znalazłam tam jeszcze jakieś rzeczy, które zaraz zobaczycie, jak będę mierzyć. No, wzorki modne. Całkiem sporo było tych rzeczy. No i dział męski też wystarczająco duży. Bardzo mi się spodobała taka koszula casualowa. Z takiej flaneli fajnej. Bardzo fajna kolorystyka była, tylko to był duży rozmiar bardzo. Na Wiktora byłby za duży, ale ładny wzór, ładny kolor. Ogólnie jest duży wybór jedwabna koszula tutaj, czysty jedwab. Naprawdę też fajna w takim ładnym kolorze, ale też bardzo, bardzo duży rozmiar. Jest też wieszak z kostiumami kąpielowymi. Też akurat nic dla mnie, ja akurat jestem zaopatrzona już. No i mamy przymierzalnie, bardzo porządne przymierzalnie, naprawdę dosyć duże, fajne zasłonki, czyściutkie, wszystko tam widać. No jeszcze tutaj szybki rzut na sklep od drugiej strony, nie od strony wyjścia. No i tu możecie zobaczyć, jak mierzę taki zestaw dresowy, jakby trochę z takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego wełnianego, ala wełnianego materiału, taki modowy jakby trochę. Kurtka, krótko bluza i takie spodnie szanelkowe trochę jakby. Ale to było niestety dosyć zniszczone, chociaż było fajne. Jednak stwierdziłam, że nie jest sezon zimowy teraz, żeby takie rzeczy kupować. No a tak mnie trochę to zaintrygowało, ten zestaw. Taki faktycznie taki trochę glamour dress. Mierzyłam też fajną bluzę całkiem. Całkiem fajną bluzę z Zary, z bawełnianego takiego szenilu. Naprawdę wygodne to było, spoko i przecenione, bo to chyba wychodziło coś 8 zł za tą bluzkę. No i mierzę jeszcze taką swetrową sukienkę, która mi się nawet dosyć podobała. Miała fajny wzór, taki a la Gucci. Taki modowy wzór, takie paski. Ciekawie to nawet wyglądało, ale
Też było to troszkę na mnie jednak mimo wszystko za duże. No i zdaje się, że tutaj są przebitki z nowej dostawy też, bo byłam dwa razy właśnie, później byłam na nowej dostawie. Nawet też dosyć fajny asortyment tam był. Tutaj nie będę Wam za dużo pokazywać, bo tam było za dużo ludzi, żeby to filmować. Także tylko takie krótkie przebitki i zaraz Wam pokażę, co tam jeszcze kupiłam. Tutaj jakieś torby kolorowe, takie w kwiatki były. Spodenki, dużo, dużo sportowej odzieży. Całkiem fajne też różne marynarki, sweterki. Znalazłam ciekawą kamizelkę. Taką myślałam o Wiktorze na scenę do tych wszystkich jego szarawarów i szalonych kostiumów, ale w końcu zrezygnowałam z tej kamizelki, bo stwierdziłam, że może jest troszeczkę zbyt taka beżowa, bezbarwna, mimo tych fajnych naszywek. Podsumowując, uważam, że całkiem dobrze zrobiony sklep, czysty, bardzo przyjemny, że tak powiem, w obcowaniu, miło się tam robi zakupy, jest czysto. O, tu jeszcze pokazuję Wam takie fajne buty z ASOS-a. Bardzo mi się podobała kolorystyka tych sandałów, niestety nie skórzane, ale z materiału. Także całkiem fajne, na stabilnym klocku, troszkę za małe były na mnie. Jest tam też taki dział z bibelotami, z takimi rzeczami użytkowymi. Jakieś saszetki, pantofle, porcelana, no było tam trochę śmiesznych rzeczy. Ja zawsze to oglądam, bo czasem się tam trafią właśnie takie skarby, wiecie, ja jestem poszukiwaczem skarbów. Bardzo fajna filiżanka Wedgwood na przykład była z porcelany, taka z pieskami, no niestety nie w moim stylu, ale naprawdę świetna. No i znalazłam też coś, co spodobało mi się i postanowiłam kupić moim przyjacielowi tutaj z mojej miejscowości, który jest fanem motoryzacji. Też świetnym fachowcem mechaniki. Bardzo fajna książka, którą zaraz Wam pokażę szczegółowo. No i postanowiłam przymierzyć, że taki sweterek z cekinami. Spodobał mi się, bo był z naturalnego materiału i miał bardzo ładny kolor tych cekinów. Pomyślałam, że do sukienki będzie fajny na wieczór, ale w końcu jednak się nie zdecydowałam na niego. Ale tutaj pokazywałam tylko Wam szczegóły, bo naprawdę był ładnie wykonany bardzo. Miał fajne detale ten sweter. No i tu jeszcze Wam pokazuję torebkę modową z takiej znanej linii, która jest kopią innej torebki, takiej już całkiem z wysokiej półki. Jest kopią, czy może jest zrobiona w podobnym stylu, żeby nawiązywać do tego trendu. Takie usta. Fajnie to wyglądało. No coś tutaj mi się, kadrowanie nie udało. Całkiem fajnie to wyglądało, no ale nie zdecydowałam się, bo wiecie, taką torebkę bym bardzo rzadko nosiła, a to jednak ani praktyczne, ani nie jest tak uniwersalne, żeby do wszystkiego potem pasowało. I tu Wam pokazuję jeszcze tą książkę, naprawdę przepiękną. Przepiękną albumową książkę, właśnie The Car, w takim opakowaniu. Naprawdę przepiękna, cała historia samochodu, łącznie z, słuchajcie, z takimi posterami dużymi, które... z posterami dużymi, które można sobie oprawić czy powiesić, bardzo dobrej jakości. Słuchajcie, w takich jakby kopertach w środku w tej książce właśnie były zamieszczone. Świetnie wydany album. No i tam cena była, było napisane, że 30 funtów wcześniej kosztowała ta książka. No a ja zapłaciłam za nią naprawdę jakieś grosze. Nie wiem, czy to było 10 zł chyba? Coś w granicy, chyba tak, chyba 10 zł właśnie to było. I naprawdę bardzo się ucieszył przyjaciel z tej książki, bo tak jak mówię, jest fanem motoryzacji, a to bardzo fajne wydawnictwo, przepiękny papier i w ogóle no, edycja ekstra. No i tutaj mierzę jeszcze te takie dwie rzeczy na nowym towarze, które szukałam dla koleżanki z teatru. Szukała fajnego kombinezonu. W zasadzie to, co mi, że to są bardziej ogrodniczki, ale trochę takie w stylu kombinezonu. Coś między ogrodniczkami a kombinezonem, można powiedzieć, bo ogrodniczki takie typowe to też nie są. Z Top Shopu, z lnu, słuchajcie, naprawdę śliczne. Bardzo mi się to podobało do takiej bluzki z Zary. Zaraz Wam pokażę później, jak
to wygląda z bliska, a na razie tak sobie to mierzę. No i tych rzeczy nie zobaczycie już w stylówkach, bo to są rzeczy nie dla mnie. Natomiast bardzo, przepraszam za kadrowanie, bo to czasem coś tam próbowałam ułożyć sobie pod spodem. Bardzo ciekawa moim zdaniem też bluzka, taka nowoczesna i no i te spodnie są naprawdę, naprawdę super. Bardzo mi się to spodobało. I myślę, że świetna jakość też. No jak widzicie, moi drodzy, jest to dosyć spory sklep. No i nie kupiłam wiele rzeczy, ale za to nie liczy się ilość, tylko jakość. Jak zwykle ja to powtarzam. I pokażę Wam teraz rzeczy z wszystkich tych zakupów, jakby zebrane do kupy. A jeszcze chcę Wam powiedzieć, że sukienkę dzisiaj to jest... chcę Wam jeszcze powiedzieć, że to jest mój dzisiejszy outfit second handowy do pracy. Sukienka z jedwabiu i wiskozy z halką, bo wiecie, ona jest trochę zbyt rozcięta, żeby tak na przykład do szkoły iść z takim rozcięciem, prawda? Więc halkę taką, żeby wyglądała faktycznie tak sukienkowo, nie koszulowo. No i mam takie żółte moje buciki, włoskie baleriny do czubka. Do tego miałam taką dużą torbę skórzaną, niebieską. Fajnie moim zdaniem pasuje. Nie miałam żadnego okrycia wierzchniego, bo jak wychodziłam, była 10 już godzina i było dosyć ciepło, więc nie trzeba było się dodatkowo ubierać. Kochani, ostatnio też pokazywałam Wam w filmiku spodnie z tego sklepu Babski Raj, takie w panterkę i ostatnio stały się one moimi ulubionymi portkami. Zobaczcie tutaj przebitkę, którą ostatnio nagrałam, jak właśnie byłam w weekend ubrana i cały weekend chodziłam w tym stroju, bo trochę tak słabiej się czułam i miałam potrzebę takiego bardzo dużego luzu. No i właśnie, biała lub czarna koszulka, miałam jednego dnia czarną, drugiego białą. Tutaj chyba przebitka jest z białą, taką z Zary koszulką krótką. I do tego sneakery wygodne, bo miałam dużo do przejścia. Dużo na piechotę chodziłam. No i taki mój weekendowy, second handowy look. A, tymczasem idziemy już do zakupów. Moi drodzy, no i pokażę Wam najpierw rzeczy z tamtego sklepu. Widzieliście już książkę, którą Wam tam pokazywałam w przebitkach. I większość tych rzeczy, które były w sklepie mierzone, nie wzięłam. Ale kupiłam oprócz tej książki dwie rzeczy dla koleżanki takiej z teatru. Bardzo dobrej koleżanki, która mnie prosiła o zwrócenie uwagi na pewne rzeczy. No i znalazłam naprawdę fajne spodnie, które też tam widzieliście w przebitce. I kupiłam je. Są to właśnie takie ogrodniczki z lnu. Czysty len, słuchajcie. I naprawdę są to mega ogrodniczki. Mi się same one podobają, ale wiem, że ona potrzebuje tego typu spodni właśnie do pracy. No i chcę Wam pokazać po prostu z bliska te ogrodniczki, bo już widzieliście, jak ja w nich wyglądam. Moja koleżanka jest trochę wyższa ode mnie, ale takie spodnie właśnie fajnie wyglądają, jak są takie przykrótkie w lecie. Więc myślę, że to będzie na niej jeszcze lepiej wyglądać. Ona jest właśnie wyższa, więc tutaj też ta górna część ciała, podejrzewam, będzie lepiej na niej leżeć, bo po prostu się to wydłuży, no i nie będzie to tak zwisało jak u mnie te długie ramionczka tutaj. W każdym razie, kochani, jaka to jest marka, to Wam nie powiem. Zrobione w Turcji. Ale przepraszam, powiem Wam, to jest rozmiar MK38 Moto Top Shop, więc super w ogóle. No i zobaczcie, jak super materiał to jest. To są takie paseczki granatowe na białym tle, w takim jasno-niebieskim tle. Mają z tyłu zamek i takie kieszenie superowe. Z przodu jest kieszeń ozdobna i jeszcze są takie z boku kieszonki, więc w ogóle naprawdę te spodnie są superowe, są ekstra. I mają bardzo fajny styl i w ogóle no mega, że to jest len. To jest bardzo przewiewne, super. Nawet jak się trochę zemnie w pracy siedząc, to żadnego znaczenia nie ma, bo len nawet wymięty zawsze będzie wyglądał szykownie i tak z wyższej półki. Jest to taki już ciuch, mimo swojego bardzo casualowego stylu, jest to już taki ciuch naprawdę stylowy. No i widzieliście też, że mierzyłam tam do koszulki to, już Wam pokażę. Kupiłam, mierzyłam to i też koleżance z tej przymiarki się to spodobało. Koszulka jest z Zary. Jest taka naprawdę fajna, taka trochę dresowa, bardzo luźna. Naprawdę jest świetnie uszyta. Zobaczcie, sobie tu ma takie jakby zakładki, żeby zwęzić dół. I ja myślę, że do tych ogrodniczek trzeba będzie jeszcze bardziej zwęzić ten dół i zrobić jeszcze takie szczypanki z tyłu. Takie same właśnie jak są
jak są z przodu, albo nawet dodatkowe jeszcze dwie z przodu też. Będzie to super wyglądało, takie zmarszczone tutaj bliżej ciała, a tutaj takie obszerne. No i zobaczcie, bardzo fajne, ma takie rękawki trochę na lata 80. No i w ogóle jest to taka bardzo casualowa, w świetnym stanie z bawełny koszulka. To jest chyba 100% bawełna, tak mi się wydaje. Wygląda na 100% bawełny, nie ma metki, ale mogę, daję głowę, że to jest po prostu bawełna, bo to jest właśnie taka grubiutka, przyjemna bawełna, nie taki tani, najtańszy ochłap, że tak powiem, jak chodzi o takie bawełniane ciuchy. Całkiem spoko uszyta rzecz, bardzo fajnym, takim luzackim stylu i wydaje mi się, że właśnie do tych ogrodniczek to super wygląda. Mnie się strasznie podoba taki styl. I uważam, że super zestaw się udało upolować i naprawdę niedrogo, bo ten cały zestaw wyszedł około 35 zł, więc jak na naprawdę dobrych, droższych już takich, powiedzmy, sieciówek, a to shopu w ogóle nie można kupić w Polsce, no to uważam, że mega super cena i w dodatku bardzo fajnym stylu. Także jestem zadowolona, że udało mi się to właśnie dla niej kupić, że znalazłam to i myślę, że będzie zadowolona z tego. Kochani, no i teraz co dalej? Najpierw pokażę Wam coś z wyprzedaży. No i teraz wyprzedaż w tym pierwszym Kamelonie, czyli już nie mówimy o tym sklepie nowym, który Wam pokazywałam, tylko ten stary, mały sklepik, mój ulubiony. Kupiłam na wyprzedaży, słuchajcie, taką narzutkę. Jest naprawdę świetna. Za 2 zł, bo to była wyprzedaż, przepraszam, za 3 zł chyba, bo teraz tam się zmieniło, już nie ma od 2 zł, tylko od 3 zł zwyż. I ta narzutka kosztowała 3 zł. I to jest wiskoza z jedwabiem, moi drodzy, czyli ten mój ulubiony zestaw. Zobaczcie, świetny kolor, taka trochę śliwka, taki jogurt śliwkowy, nie wiem jak to nazwać. Trochę fioletowe, trochę burgundowe, ale takie jaśniejsze to jest. No i to jest coś świetnego właśnie na sukienkę, do zarzucenia tak na luzie. Ma taki ściągacz jakby z tyłu, tak to wygląda. Tak sobie luźno zwisa i do tej mojej sukienki jedwabnej, pokażę Wam tam przebitkę szybką, takiej mam taką właśnie w podobnej kolorystyce, przepiękną, taką drapowaną sukienkę, no to takie coś jako taka narzutka właśnie na wieczór, to jest super. No i za 3 zł, nikt tego nie chciał, a naprawdę to jest świetny, szlachetny materiał, jedwab z wiskozą. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego ciucha i to jest taki ciuch typowo właśnie te włoskie ubrania, made in Italy, bez marki. Tutaj jest, o, tutaj jest właśnie metka, 30% jedwabiu ma. Nie będziecie widzieć, bo ona jest taka bardzo zakolorowana, ta metka. No ale w każdym razie całkiem fajny zakup za tak małe pieniądze. No i teraz jeszcze kupiłam dwie sukienki w tym sklepie. Pierwsza sukienka to jest coś takiego. Jest to większy rozmiar, to jest chyba MKL-ka, coś takiego. Ale wiecie co, to jest taka luźna sukienka z takimi fajnymi rękawkami motylkowymi, z dekoltem i w przepięknych kolorach. Zachwycił mnie dosłownie ten zestaw kolorów. Gdyby nie te kolory, to pewnie bym się nie zdecydowała. Ona jest tutaj regulowana w pasie, więc w ogóle super. Zobaczcie, jak ja w niej wyglądam. I tam Wam przymierzę tą sukienkę. Aha, to jest wiskoza. Wiskoza i ta sukienka była na nowym towarze, około 20 zł kosztowała. Ale naprawdę zachwycił mnie ten kolor. Uważam, że jest przepiękne zestawienie. I te kwiaty, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Takie niebieskie, beże, kremowy, śliczne zestawienie. Pokażę Wam tutaj z płaskimi butami i z butami na obcasie. Z płaskimi to będą z takimi moimi balerinami. Nawet mam dwie pary balerin w tym kolorze. Te są takie superowe z Hegos. Super, naprawdę świetne są, uwielbiam te baleriny. Już trochę się zaczynają niszczyć i mam nadzieję, że mi się uda takie kupić. Przepiękne zestawienie kolorów. No i oczywiście można tutaj sobie włożyć dwa rodzaje torebek. Ja mam jedną tą, co ostatnio w filmiku pokazywałam, taką turkusowo-beżową. Też super do tego wygląda, bo też są te kolory tutaj. Na taki bardziej casualowy styl albo do takich balerin. Zobaczcie, też praktycznie takie same zestawienie kolorów, taki turkus zielonkawy. Z kokardkami beżowymi, więc też w ogóle nawiązuje do sukienki i do torebki. Też mi się bardzo podoba. Można też tutaj dać torebkę taką tą moją z rączką z ratanową, taką drapowaną w identycznym prawie kolorze. No i druga wersja, taka bardziej elegancka, no to będzie z takimi bucikami, też już na pewno je widzieliście, jak mnie oglądacie. Skórzane takie buciki, całe ze skórki i one mają też w sobie kwiatki, takie beżowo-złote.
kokardkami, są przesłodkie, tak, na takiej niewielkiej szpilce, to nie jest bardzo wysokie, chyba 6 cm ma ta szpilka. Także na takie bardziej eleganckie wyjście uważam, że przepiękne połączenie właśnie z tymi szpilkami i z tą fajną, taką elegancką torebką drapowaną z bambusową rączką. Strasznie mi się spodobało to. No i w ogóle uważam, że ta sukienka jest przeurocza, jest taka trochę w stylu lat 70. takie, właśnie takie dzieci kwiaty, taka beztroska jest. No i uważam, że sukienka z wiskozy za dwie dyszki to nie jest wcale dużo, bo tego typu sukienki kosztują w Zarze około 200 zł. Nawet w niektórych sieciówkach jeszcze więcej, a naprawdę uważam, że materiał jest prześliczny i ten detal na dole też mi się bardzo podoba, w takim kontrastowym, odwrotnym jakby ułożeniu. I teraz sukienka, którą kupiłam do nowych stylizacji, które już niedługo zobaczycie. Nie zdradzę Wam, co to za stylizacja, jeżeli jesteście fanami osoby, na której się będę stylizować, to być może to poznacie, o co chodzi, ale nic Wam nie powiem. W każdym razie jest to taka sukienka, kupiłam dwie podobne nawet do tych stylizacji, także pokażę Wam za chwilę tą następną też. Ta sukienka naprawdę nie była też droga, to jest wszystko w podobnych cenach. Firma Fat Face, więc super bawełna i zobaczcie, jaka urocza sukienka w stylu takiego fartuszka w przepięknym zestawieniu kolorów i ona jest bardzo, bardzo do dobrej jakości materiale. Zrobię Wam przebitki, ale zobaczcie tu z bliska, jaki piękny jest ten materiał haftowany. Naprawdę uważam, że ślicznie to jest zrobione. Ma takie właśnie fartuszkowe jakby kieszenie, jest rozpinana na zamek tutaj. I z tyłu ma regulowane w ogóle ramionczka, ale i tak na mnie są za luźne. Będę musiała sobie dorobić jeszcze dwie dziurki. Tu jest taka gumka, więc fajnie się dopasowuje. Ja muszę mieć krótsze te ramionczka, bo wtedy, bo jeżeli nie, to ta sukienka jest po prostu na mnie za duża, o jeden rozmiar. Ale przy dopasowaniu tych ramionczek ona się podchodzi troszkę tu do góry i wygląda lepiej. Wygląda dużo lepiej na mojej sylwetce wtedy. W każdym razie jestem zachwycona tą sukienką, jestem ciekawa, jak się Wam w niej podobam. No i tak jak mówię, to będzie stylizacja na pewną osobowość. Będzie to oddzielny cały program ze zdjęciami z moją przyjaciółką, także Was już niedługo serdecznie zapraszam na ten program. No i druga sukienka do tej samej stylówy jakby, bo nie mogłam się zdecydować, a tą znalazłam na Vinted, to już nie jest z tamtego sklepu. Właściwie jak chodzi o sklep, to to już wszystko. Tutaj mam sukieneczkę, też jest przeurocza, zobaczcie. Dobra marka, bo to jest Lindex 38, ale tak naprawdę to jest 36. Absolutnie to nie jest 38. To jest dla mnie dobre, a ja mam typowe 36, z takimi fajnymi kontrafałdami, piękne guziczki oblekane, no i ta koronka tutaj jest też przesłodziutka. No i w ogóle, no uwielbiam to zestawienie, takie białe z niebieskim w kropeczki, to jest cudne zestawienie, naprawdę. No i w ogóle ja bardzo lubię taki styl sukienek. Dół rozkloszowany, góra z dekoltem i to jest nie tylko kobieca, też właśnie ładnie podkreśla figurę. Szczególnie właśnie figurę taką kobiecą, klepsydry czy coś takiego. Piszcie koniecznie, która Wam się bardziej podoba, czy ta, czy ta. Mnie się obydwie podobają i nie wyobrażam sobie, że którąś miałabym oddać, na razie przynajmniej. Ostatnia rzecz, którą kupiłam też na Vinted i to są takie jakieś groszowe sprawy, bo chyba ta sukienka kosztowała 8 zł, czyli naprawdę bardzo, bardzo tanio. Taniej niż w lumpeksie w sumie, a ta też kosztowała coś kilkanaście, 12, 15, już nie pamiętam, ale już chwilę jest u mnie i ona będzie przerobiona. I to jest bawełniana, czysta bawełna sukienka z firmy Villa, więc też fajna marka. Taka kopertówka letnia w wisienki. Też właśnie do tych samych stylówek, także nie zdradzam co, ale może ktoś się zorientuje po tym. Ciekawa jestem. No i te rękawki będą obcięte, bo ta sukienka ma być na ramionczkach takich wiązanych. Ale to jest bardzo, bardzo prosta przeróbka, którą w ciągu pół godziny jeszcze dzisiaj postaram się ogarnąć. Ładne są te rękawki, ale jednak ona jest celowo kupiona do pewnej stylówki, więc musi być identyczna prawie jak tamta oryginalna. Ale powiem Wam, że fajna będzie właśnie na ramionczkach, bo ten materiał i krój jest i tak bardzo letni, więc ja będę ją wolała zdecydowanie z ramionczkami niż z rękawkami. Jednak zdecydowałam się ją kupić, bo wszystko inne w tej sukience mi się bardzo podoba. Właśnie jest taka wiązana, ma bardzo ładne zestawienie, bardzo ładny jest ten print i ma podszewkę, więc nie jest przezroczysta. No i w ogóle jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kochani, no i to są już wszystkie moje zakupy w tym programie. Pomału będziemy kończyć, jeszcze chcę Wam coś pokazać, bo niedawno był program o jedwabnych sukienkach i
przy okazji tego programu i oglądając te stylówki, stwierdziłam, że jednak ta sukienka od Charlotte z Paris na mnie jednak odrobinę za wąska. Ja się oczywiście w niej mieszczę, ale z powodu mojej budowy ciała trochę za bardzo mi tu się wypycha biodra. I już jest to na tyle widoczne dla mnie, że mi to przeszkadza. Mnie się bardzo podoba ta sukienka, więc bardzo żałuję, ale stwierdziłam, że no jednak nie czuję się w tym komfortowo. Czuję się świadoma tego, żeby to nosić tak na co dzień, więc po prostu wystawię tą sukieneczkę na Vinted. Możecie sobie ją kupić u mnie na Vinted po programie. No i to jest sukienka designerska, więc ona no nie będzie jakaś bardzo, bardzo tania. To jest 100% jedwab. Także no też nie daję zaporowych cen na moich Vinted. Jak ktoś już był, to może potwierdzić. Także będzie w rozsądnej cenie, no ale to też nie jest jakaś sieciówkowa sukienka, więc no jest w przepięknym deseniu. Jeżeli Wam się podoba taki styl, no to zapraszam bardzo serdecznie i oczywiście wszystkie kontakty są na moje media społecznościowe i na Vinted są w opisie filmiku. Kochani, zapraszam Was już w następne programy. Będzie też drugi haul z babskiego raju, bo wybieram się z mamą i być może nakręcę też z moją mamą tam relacje dla Was. Także fani mojej mamy mogą się już cieszyć, bo coś tam prawdopodobnie wstawię. I to też prawdopodobnie będzie już następny filmik, a później zobaczycie obiecane stylówki i inne programy zaplanowane na ten sezon. Moi drodzy, pozdrawiam. Życzę Wam świetnej końcówki tygodnia i do zobaczenia w weekend. Cześć!